Sponsorem cyklu jest Sprawia, która w Ursusie buduje osiedle Prystora. Po godzinach to nie tylko zakupy, ale również spacery po parkach, spotkania ze znajomymi, spotkania również na plażówce, gdzie możemy wieczorem usiąść, wyczyścić głowę, zamoczyć stopy w piasku i po prostu spotkać się, porozmawiać po ciężkim dniu. Faktory Ursus jest to miejsce, gdzie mogę zrobić szybkie zakupy. Jest tu ogrom sklepów, w których na pewno coś znajdę, ale również kawiarnie, w których mogę się spotkać z koleżanką, wypić pyszną kawę i się zrelaksować od natłoku obowiązków domowych. Trochę taki czas dla nas, czas dla mam, gdzie nasi mężowie myślą, że poszliśmy na zakupy i musimy coś zrobić, a my sobie tutaj siedzimy i pijemy kawkę. To jest taki trochę nasz utajony czas razem. Chciałabym Wam pokazać razem z moim sąsiadem Marcinem, jak wygląda Ursus po godzinach, także zapraszamy Was serdecznie. To jest takie nowe miejsce z duchem historii. Forty Włochy są takim miejscem, że możemy tu różnorako spędzić czas. Możemy przyjść, wylegiwać się na kocyku na zielonej trawce. Możemy rozpalić grilla, możemy przyjść się z dziećmi pobawić na placu zabaw. Dopiero co ten teren został zrewitalizowany, więc naprawdę mieszkańcy mogą z niego czerpać tyle, ile on sobie oferuje, a oferuje bardzo dużo. Na przestrzeni 12 lat, jak tu mieszkam, to naprawdę to miejsce odżyło. Mówimy o fortach, a nie jest to jedyne miejsce na Ursusie. Plażówka jest to kultowe miejsce na mapie Ursusa, które mocno się wpisało, ponieważ jest to miejsce wysypane piaskiem, gdzie możemy pograć w siatkówkę plażową, posiedzieć na leżaczkach, zjeść coś pysznego i wypić. Podoba Ci się Ursus? Możesz tu zamieszkać. Poznaj osiedle Prystora i zobacz plany mieszkań. Sprawia dotrzymane obietnice.